Dobry i umiłowany nasz Ojcze, jeszcze raz Tobie dziękujemy za Twoją dobroć i miłość. Jeszcze raz Tobie dziękujemy za Twoje miłosierdzie. Jeszcze raz dziękujemy Tobie, że ulitowałeś się nad nami, nad swoimi dziećmi. Że zostawiłeś swoje niebiańskie przedsionki, swój niebiański tron i przyszedłeś na tą planetę Ziemia. Panie, gdzie jest grzech? Gdzie jest podłość? Gdzie jest śmierć? I to wszystko wziąłeś na siebie, aby nas uratować i wyrywać z tej ciemności do cudownej Twojej światłości. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty ciągle jesteś z nami, że nasze życie jest w Twoich dłoniach, że mamy tą świadomość tylko dlatego, że Twoje słowo, które było inspirowane przez Twojego Świętego Ducha, możemy teraz czerpać Twoją mądrość, jak i również wiedzę, ale również pewną naukę. Proszę Ciebie, abyś mógł przemawiać, abyś, Panie, dopomógł mi, aby Twoje słowo mogło zagościć się w naszym sercu. Dziękujemy Tobie, Panie, za wszystko i niech Twoje święte imię będzie uwielbione i wywyższone przez imię Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kazanie, które przygotowałem, nosi tytuł Góra Bożej Przemiany. Każdy człowiek, który się narodzi, to przez całe życie się zmienia. Od urodzenia. I kiedy dorasta do wieku dojrzałości, to kształtuje swój charakter. Kiedy byłem młodym chłopcem, to wiecie, pragnąłem być dorosłym. Jak zostałem dorosłym i zobaczyłem, z jakimi problemami trzeba się zmagać i wyzwaniami, to czasami tęskniłem do tego wieku właśnie młodzieńczego. Ale kiedy się starzejemy, a starzejemy się, kiedy dorastamy, pojawiają się niestety, ale siwe włosy, zmarszczki, a to pewne takie place na głowie. No i próbujemy za wszelką cenę stosować takie różne zabiegi, żeby lepiej wyglądać. Dlatego, żeby zatrzymać ten proces. Ale też i w naszym charakterze nabywamy pewnych cech. Jedne cechy nam się podobają, inne nam się nie podobają. Ale chcę powiedzieć, że Słowo Boże, ono również nawołuje nas do takiej Bożej przemiany. Kiedy otworzymy list apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, to w tym 12 rozdziale czytamy takie słowa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc tutaj apostoł Paweł, on zwraca tutaj uwagę, abyśmy ty i ja, abyśmy kierunek, który obieramy, abyśmy nie obierali kierunku tego świata, mody tego świata, ale kierunek, który mamy obrać, to jest przemiana. Przemiana właśnie przez odnowienie swojego umysłu. W jakim celu? Abyśmy potrafili rozróżnić, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, a więc żebyśmy potrafili odróżnić zło od dobra. Kolejny tekst chciałbym przeczytać również tego samego apostoła. On jest zawarty w liście do Efezjan w 4 rozdziale i wiersz od 23 do 24. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tutaj mamy, popatrzmy, kolejny taki akt twórczy
tak? Odnówcie się. A więc to jest takie Boże wezwanie. To jest wezwanie do mnie i do ciebie, abyśmy się odnowili. I znowu w czym? W duchu umysłu swojego. A więc, moi drodzy, umysł to jest serce. Tutaj w umyśle podejmujemy najważniejsze decyzje. I dlatego jest bardzo ważne, aby nasz umysł był otwarty właśnie na Ducha Świętego. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony, ale już przez kogo? Przez Boga. Bóg ciebie i mnie chce zmieniać poprzez umysł. Najpierw Bóg chce zdobyć twój, mój umysł, a potem dopiero zmienić nasz charakter. Amen? Nigdy nie będzie na odwrót. Absolutnie. Najpierw Bóg chce zdobyć twoje serce, twój umysł, a potem dopiero pracować nad tobą. W 5 rozdziale listu do Efezjan, 15 wiersz, Paweł tutaj pisze: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. I to, co zostało już tutaj nawet na szkole sobotniej dzisiaj podkreślone, ten czas, jak wykorzystujemy, żeby on był po prostu czasem spędzonym dla Boga. A więc mamy rozwijać swoje charaktery. A więc Bóg pragnie, i myślę, że naszym przecież pragnieniem jest, żebyśmy nie mieli paskudnego jakiegoś charakteru, ale charakter podobny do charakteru naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc nasza niezależna wola, grzeszne nawyki powinny być podporządkowane właśnie Panu Bogu. I zgodzicie się ze mną, że zanim nadejdzie przemiana naszych ciał przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, to najpierw Bóg chce dokonać zmiany naszych charakterów. Wtedy dopiero będą zmienione nasze ciała. Amen? A więc szukajmy, siostry, szukajmy, bracia. Szukajmy u Chrystusa siły do odparcia pokus, aby stać się zwycięzcami. Mamy wyrabiać w sobie taki nawyk częstego kierowania naszych myśli do Boga. I naprawdę Bóg chce, aby to było w naszym życiu. Ciekawą myśl znalazłem w książce Cudowna Boża Łaska na stronie 34. Dusza obcująca w czystej atmosferze ze świętymi myślami, dzięki łączności z Bogiem i badaniu Pisma Świętego, ulegnie przekształceniu. Ależ to mi się podobało. Pamiętacie wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem? Ta tak zwana pustynna burza, 3-dniowa wojna. Stany Zjednoczone dlaczego? Dlaczego tak szybko zwyciężyły? Nie było łączności. Wojska amerykańskie zniszczyły łączność w Iraku. I wojsko irackie nie miało jak się skontaktować. Diabeł chce zniszczyć twój umysł. Diabeł chce zdobyć twój umysł. Jak zdobędzie twój umysł, to zdobędzie ciebie. I możesz robić naprawdę wiele wysiłków w swoim życiu, aby się zmienić. Nie dokonasz tego. A więc dlatego tutaj te nawoływania apostoła Pawła to są nawoływania Boże. Właśnie, abyśmy nasz umysł był poddany pod Ducha Świętego. Aby niebo kontaktowało się przez nasz umysł, bo tylko w taki sposób niebo jest kontaktować się z nami. Przez mój i przez twój umysł. Dlatego to jest takie Boże zalecenie, abyśmy właśnie ten kierunek obrali. I jest pewna historia. Ja lubię historię. Lubię takie, wiecie, historie, które działy się w życiu apostołów Jezusa w Starym Testamencie. I dzisiaj również wybrałem jedną z takich pięknych historii. Ona jest zawarta w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. I pozwólcie, że będę czytał od wiersza 2 do wiersza 8. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobność
i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak żaden farbiarz na ziemi wybielić ich nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A więc zobaczmy, mamy kolejną historię. Historię, która zawarta jest tutaj w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. A po 6 dniach, bierze Pan Jezus ze sobą 3 uczniów i wspina się na górę. Żeby się wspiąć na górę, to trzeba się namęczyć. Zgodzicie się ze mną? Ale jak już się namęczysz i na tą górę zdobędziesz tą górę, to widzisz piękny taki widok, piękną panoramę. I żeby zdobyć górę, to wiesz, możesz nawet upaść kilka razy, ale to się nie liczy. Liczy się zdobycie tego wzgórza. I można byłoby powiedzieć, dlaczego tylko 3? A gdzie reszta? Gdzie pozostali? Dlaczego ci pozostali, pozostałych 9 pozostało w dolinie? Ellen White w życiu Jezusa, ona daje taką myśl. Ponieważ nie byli w stanie zobaczyć to, co miało wydarzyć się na górze przemienienia. Tylko Piotr, Jan i Jakub byli przygotowani na to, aby zobaczyć przemienienie Jezusa Chrystusa. Po 6 dniach, ciężkiej pracy, po 6 dniach takiego biegania przychodzi 7 dzień. Jaki dzień? Święty, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy do Boga się przybliżyć, gdzie możemy Boga również uwielbiać. Według tradycji była to góra Tabor. Niektórzy mówią, że Hebron, mniejsza o to, jaka to jest. Ale zwróćcie uwagę, że w ogóle, jeżeli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg często objawia się na różnych górach. Pamiętamy górę Synaj? O tym mówi nam druga Księga Mojżeszowa, 24:16, czy Księga Wyjścia. I tam też jest opisana, że na tej wzgórze, kiedy Bóg objawił swoją chwałę, gdzie ziemia drżała, gdzie naród izraelski w którymś momencie powiedział: Mojżeszu, to ty przemawiaj z Bogiem, a my zostaniemy tutaj. I Mojżesz tam rozmawia z Panem Bogiem. Ale tam chwała Boża przybywała 6 dni. A 7 dnia Bóg zaczął przemawiać do Mojżesza. I czytamy tutaj, że szaty jego stały się lśniąco białe. W jaki sposób Chrystus oferuje nam tą wspaniałą białą szatę? Ta szata to jest sprawiedliwości Chrystusa. A więc przede wszystkim ona... Trzeba uznać własną grzeszność, a więc własną słabość, własną niegodność, co prowadzi nas do szczerej pokuty. A więc ta szata, ona pochodzi od Pana Boga, dlatego że my nie jesteśmy w stanie takimi być. A więc przyjęcia wiarą sprawiedliwości Chrystusa, którą On pragnie najpierw nam przypisać, a potem nam udzielić. A więc tej szaty nie kupisz, tej szaty nie pożyczysz, tą szatę możesz otrzymać wtedy, kiedy uznasz swoją słabość, swoją nicość i uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I wtedy ta szata, szata sprawiedliwości Bożej, szata sprawiedliwości Chrystusa jest w stanie zakryć twój i mój grzech. Ale jest jeszcze jedna myśl, o której przeczytałem. Tutaj Ellen White mówi tak. Sprawiedliwość, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest nam przypisana. Sprawiedliwość, którą jesteśmy uświęceni, jest nam udzielona. Pierwsza jest naszym prawem do nieba, druga jest przystosowaniem nas
do nieba. Amen. To jest właśnie to. Dlatego w liście do Rzymian 3,28 czytamy: uważamy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiony bez uczynków zakonu. My do zbawienia nie potrzebujemy prawa. Ja prawa Bożego potrzebuję do życia. Amen. Żeby obrać właściwy kierunek, że to jest droga do nieba, a nie droga do zatracenia. Czym więc jest usprawiedliwienie z wiary? Jest to dzieło Boże polegające na uniewinnieniu człowieka i uczynieniu dla niego tego, czego on sam o własnych siłach nie jest w stanie dokonać. Dlatego w liście do Rzymian 3,24 czytamy: i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A w liście do Efezjan w 2 rozdziale 8 i 9 wierszu czytamy: albowiem łasko zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was. Boży to dar, aby się nikt nie chlubił. A więc podsumujmy teraz to, że sprawiedliwość Chrystusa, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, to przede wszystkim jest nam przypisana, dana nam za darmo bez naszych zasług, daje nam prawo do nieba, jest jedynym środkiem, na który możemy się powołać. Usprawiedliwia nas, to znaczy, że dzięki niej jesteśmy uznani w oczach Bożych za sprawiedliwych. Utrzymujemy ją jedynie przez wiarę za darmo, jako niezasłużony dar. A wiara obejmuje pokutę, wyznanie grzechów, jak i przyjęcie Chrystusa jako naszego Pana, Zbawiciela i Odkupiciela. I w życiu Jezusa przeczytałem kolejną ciekawą, piękną myśl. Sprawiedliwość Chrystusa nie jest płaszczem, który przykrywa niewyznane i wciąż popełniane grzechy. Jest to zasada życia, która przekształca charakter i nadaje kierunek działaniu człowieka. Amen. I to jest piękne, że mimo, że tą łaskę Bożą mamy, to jest, wieście, ta zasada naszego życia. Jeżeli ta łaska, jeżeli ta sprawiedliwość jest ci przypisana, dana, to wtedy ona coś powoduje w twoim życiu. Czyli zaczyna się ten cykl, efekt uświęcenia. A więc usprawiedliwienie to są takimi drzwiami, a uświęcenie są zawiasami, które trzymają te drzwi. Jedno jest połączone z drugim. Kiedy przyjmujesz usprawiedliwienie, to w twoje życiu wchodzi po prostu uświęcenie. Ale to nie ty to robisz. To robi Duch Święty, ale który chce współpracować z tobą w codziennym życiu. Dlatego tak bardzo ważne, rano kiedy wstaniemy, o czym myślimy, gdzie nasze myśli kierujemy, czy kierujemy nasze myśli, ojejku, ile jeszcze trzeba spraw załatwić, czy kierujemy myśli do Boga. Doświadczenie takie wam powiem w ZUS-ie, gdzie kiedyś jeszcze, jak wiecie, do ZUS-u tam pisałem, wiecie, opłaty i to wszystko, tam troszeczkę takiego ambarasu narobiłem. I kiedy chodziłem i kiedy poszedłem, żeby wyjaśnić tą sprawę, w jednym dniu nie załatwiłem tej sprawy, w drugim dniu nie załatwiłem tej sprawy. Słuchajcie, od drzwi do drzwi i w którymś momencie mówię: Panie Boże, co ja mam zrobić? W trzecim dniu poświęciłem czas dla Boga. Do godziny 12 od rana miałem szczególną relację z Bogiem. Żona, pamiętam, wtedy z pracy przyszła i mówi taka: co ty mówi? Nie w ZUS-ie? Ja mówię: no dzisiaj zrobiłem właśnie inaczej. Dzisiaj najpierw więcej czasu poświęciłem dla Boga, a teraz dopiero idę do ZUS-u. I pamiętam, kiedy pojechałem do ZUS-u, patrzę na te dziesiątki drzwi i sobie myślę tak: tu byłem, tu byłem, tu byłem, tam byłem, tam byłem. Mówię: Panie Jezu, gdzie ja mam wejść? I nagle się drzwi jakieś otwierają. Taka pani w szpileczkach idzie, stuk, 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 stuk. A dzień dobry panu. A dzień dobry. A co pan taki smutny? W czym mogę panu pomóc? Oj, proszę panią, żeby pani mi mogła pomóc. Tam, zapraszam do mojego gabinetu. Wszedłem do gabinetu, słucham, no i zacząłem jej mówić, że mam problem, byłem u tej pani kierownik, u tej pani kierownik, u tamtego pana kierownika, nikt mi nic nie był w stanie załatwić, byłem i w tym dziale, i w tamtym dziale. A w archiwum pan był? No nie. No to jaki problem? Telefon do pani Asi. Pani Asiu, zapraszam panią tutaj. Do pana Marka Jankowskiego. Proszę archiwum przynieść. I mówi: sprawa załatwiona. Ja wiem, no wie pani co? No dzisiaj się modliłem do pana Boga, żeby pan mógł mi kogoś na drodze postawił, żeby tę sprawę załatwić. A ta pani mówi tak: ha, ha,
Bardzo się cieszę, że dzisiaj Pan Bóg mnie użył, żeby Panu móc pomóc. W prezencie dałem książkę Drogę do Chrystusa i problem był rozwiązany. I to jest, moi drodzy, to, że czasami my się borykamy, wyzwania, problemy, ojej, co to będzie? Przyjdź do Jezusa. Pomóż. Oddaj mu jemu ten problem. A on zaprasza ciebie. Przyjdźcie do mnie. Złóżcie na mnie swoje jarzmo. A my chcemy, tak wiecie, to nosić i nosić. I to nas przygniata i przygniata. I co to będzie, jak to będzie? A to wystarczy po prostu się tego pozbyć. I problem rozwiązany. Wracając do przemienienia. Przemienienie Jezusa miało dwa bardzo ważne znaczenia. Pierwsze, ono to było bardzo ważne wydarzenie dla samego Jezusa, bo Jezus musiał samotnie podjąć decyzję, że uda się do Jerozolimy, ale udając się do Jerozolimy wiedział, że musi iść drogą na krzyż. Drugie było bardzo ważne wydarzenie dla uczniów. To, co zobaczyli na górze przemienienia, dostarczyło im coś, czego mogli w swoim życiu się uchwycić i nigdy tego nie zapomnieć. A więc stali się świadkami, że później apostoł Piotr, pisząc właśnie w swoim liście, to mówił, że byliśmy naocznymi świadkami tej przemiany. To było ich właśnie życiem. A więc świadek najpierw jest ten, który widzi, a potem on opowiada to, co widział i to, co usłyszał. A więc była to miniaturka Królestwa Bożego. Światło na twarzy Jezusa potwierdzało Jego mesjaństwo. A więc przemienienie ukazuje, że śmierć Jezusa nie jest końcem, ale przejściem właśnie w chwały. I ci, którzy wierzą Jezusa, oni również przejdą z tego świata doczesnego do świata chwały. Ze świata cielesnego do świata duchowego. I czytamy, że na tej górze przemienienia było dwóch mężów. Mojżesz i Eliasz. Pamiętacie w Księdze Powtórzonego Prawa w 3 rozdziale i tam od wiersza 23 moglibyśmy sobie tam przeczytać, gdzie Mojżesz modli się do Boga, gdzie prowadzi Izrael przez 40 lat i stoją już u granic wejścia do Kanaanu. I Mojżesz modli się. Wówczas zanosiłem do Pana błaganie. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem. Te piękne góry i Liban. Ale Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Nie wysłuchał mnie. I mówi, nie mów już do mnie w tej sprawie. Do ziemi nie wejdziesz. I teraz można powiedzieć, niewysłuchana modlitwa Mojżesza. I teraz 15 wieków minęło od tamtego wydarzenia i teraz Mojżesz znajduje się na górze przemienienia. Amen. To nie jest tak, że modlitwa jest niewysłuchana, siostry i bracia. Bóg wysłuchuje modlitwę, ale czasami w przypadku Mojżesza trzeba było czekać 15 wieków. Ale doczekał się. I teraz jest u swego Pana. Mojżesz był największym prawodawcą narodu izraelskiego. To jemu naród zawdzięcza swe prawa, które były prawami Bożymi. Eliasz to znowu był ten jednym z największych proroków. I w tamtym czasie mówiono, że jeżeli ktoś słyszał Eliasza, to tak jakby słyszał głos samego Boga. Bo Pan Bóg tak przemawiał właśnie przez Eliasza. A więc Mojżesz symbolizuje prawo. Eliasz symbolizuje proroków. A więc w Jezusie Mesjaszu zostało wypełnione wszystko, co nauczało prawo i prorocy. Amen. I kiedy te dwie wielkie postacie spotkały się z Jezusem, to znaczy, że największy prawodawca i największy z proroków, co mogli mu powiedzieć Panu Jezusowi? O czym rozmawiali z Panem Jezusem? Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wiersz 31 mówi, że oni rozmawiali o Jego śmierci. Oni rozmawiali o Jego zgonie. Czyli co mógł taki Eliasz i co taki Mojżesz mógł powiedzieć? Panie, to, że jestem w niebiańskich przedsionkach,
To, że jestem w Twoim Królestwie Niebieskim, to tylko dlatego, że tak naprawdę tam jestem na kredyt. Że Ty kiedyś jeszcze przed założeniem świata podjąłeś decyzję, że oddasz życie za człowieka. Co mógł powiedzieć Eliasz? To samo, co i Mojżesz. Że warto żyć za Ciebie i za mnie. Że warto umrzeć właśnie za człowieka. Że warto umrzeć za Ciebie i za mnie. Bo kiedy spotkamy się z Ewangelią, to przyjmiemy zbawienie. Przyjmiemy Jezusa. A więc Mojżesz symbolizuje tych, którzy zmarli w Chrystusie. Eliasz, tych, którzy doczekają przyjścia za życia Jezusa Chrystusa. A więc można powiedzieć, że Mojżesz i Eliasz byli świadectwem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Amen. I to jest to niesamowite. I często, moi drodzy, w naszym życiu mamy takie góry i doliny. Często się wznosimy, często jesteśmy bliżej Boga. Często doświadczamy takiej mocy Bożej, naprawdę, że Bóg prowadzi. Te nasze modlitwy są inne, nasze życie jest inne, nasze słowa są inne, nasze zachowanie jest inne. I każdy widzi Jezusa w naszym życiu. Ale czasami przychodzi dolina. Zniechęcenie, załamanie, szorstkość, niemiłe słowa czasami najbliższym, ranimy niektórych. I wtedy tak źle się czujemy. I mówimy, Boże, pomóż. Pomóż, aby znowu moglibyśmy wrócić właśnie do tego, do tej wzniosłości, kiedy byliśmy bliżej Ciebie. I ja Bogu dziękuję za to, że właśnie Duch Święty, On nas przekonuje. To nie jest ten kierunek. Wejdź i wdrap znowu się na te wzgórze, bo tam możesz mnie doświadczyć. Mojej bliskości, mojej łączności. Ale musisz znaleźć ten czas dla mnie, żebym ja mógł być z Tobą. A więc mamy w życiu te upadki z wyżyn i codziennej pracy na nizinach. Zawsze mi się Piotr podoba, który jest gorliwy. I tak samo i w tym przypadku. Co mówi? Dobrze nam tu być. A co, źle nam tu być? Dobrze nam tu być. Kiedy się budujemy, kiedy wspieramy, kiedy zachęcamy, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy blisko Pana. Dobrze nam tu być. Ale ja cenię sobie Pawła. Gdyby tam był Paweł, to Paweł by powiedział tak: Piotrze, zejdź w dolinę. Pamiętacie te słowa, które napisał do Tymoteusza? Głoś naukę w porę i nie w porę. Przekonuj, karć, pracuj i cierp. 2 Tymoteusza 4:2. A więc Paweł by to Piotrowi powiedział. Zejdź, Piotrze, w dolinę, aby tam pracować, aby na niej służyć, aby na niej być wzgardzony i aby na tej dolinie być ukrzyżowany. I dalej Paweł by powiedział: Piotrze, Jezus, który jest życiem, wstępuje, aby ponieść śmierć. Jezus, który jest chlebem, wstępuje, aby się ofiarować. Jezus, który jest wodą, wstępuje, aby wyschnąć. Jezus, który jest drogą, wstępuje, aby się trudzić. A Ty chcesz tutaj zostać i mówić, dobrze nam tu być? Egoistyczne nastawienie Piotra. Do czego doprowadziło? Czytamy, że nastał tam lęk. I widzimy tutaj, kiedy grzeszność człowieka spotyka się ze świętością Bożą. I kiedy zdarzenie dobiegło końca, zaćmił ich obłok. Wiecie, w myśli żydowskiej obłok zawsze związany jest i był z obecnością Bożą. To właśnie przecież w obłoku Bóg spotkał Mojżesza. To przecież obłok na pustyni prowadził Izraela. To właśnie w obłoku Bóg przyszedł do przybytku Arki Przymierza. To właśnie kiedy Salomon zbudował świątynię, to właśnie, która została poświęcona, to również Bóg przyszedł z obłoku i Szekina zamieszkała. A więc ten obłok to było taką wielką tęsknotą Żydów, aby w czasach przyjścia Mesjasza obłok, który był symbol obecności Bożej,
i chwała Boża, aby mogła zamieszkać w świątyni. A więc stąpienie obłoku na górze przemienienia jest formą stwierdzenia, że Mesjasz już przyszedł. I z tego obłoku odzywa się głos. Ten jest Syn mój umiłowany. Tak jakby Ojciec, jakby Bóg chciał powiedzieć: dobrze postępujesz, idź dotąd tak jak teraz. Musisz tak postępować, mój Synu umiłowany. Działaj tak nadal. Ale Pan Jezus za życia czego doświadczał? Krytyki, wyszydzania, wyśmiewania, biczowania, odrzucenia. I teraz nagle Pan Jezus słyszy ten głos. Jakież te słowa jakimś balsamem musiały być dla Pana Jezusa. Jakże to musiało Go wzmocnić, pocieszyć. Bo usłyszał, że ma Boże upodobanie. W tym, co mówi, w tym, jak naucza, że ma Boże upodobanie. Nie ludzkie. Jedni ludzie zawsze, wiecie, mieć Boże upodobanie, to jest bardzo ważne w naszym życiu. Bo jedni ludzie zawsze będą zadowoleni i będą Cię popierać, ale inni będą zbulwersowani i będą Cię krytykować, jakiekolwiek będziesz podejmował decyzję. I teraz musisz mieć świadomość. Mieć Boże upodobanie. Wszystkim ludziom nigdy nie dogodzisz. Pamiętaj, najważniejsze to usłyszeć Boży głos, a On przemawia również i dzisiaj. A więc ten jest Syn mój umiłowany, tak jakby Ojciec chciał powiedzieć: słuchajcie, idźcie do Niego. Tak? Jego słuchajcie. Te słowa były też powiedziane przy chrzcie Pana Jezusa, ale tutaj dodane. Jego słuchajcie. A to znaczy, że On jest waszym Zbawicielem i to, co On mówi, to On mówi prawdę. A więc od Niego się uczcie, do Niego lgnijcie, na Nim budujcie i z Nim miejcie relacje. W tej historii, jak i w ogóle w całym Piśmie Świętym, Jezus jest w centrum. I w Jezusie widzimy dwa obrazy. W jednym obrazie widzę Jezusa, Jego objawienie i chwałę Bożą, tak jak tutaj na górze przemienienia, ale w drugim obrazie, na Golgocie, widzę Go odrzuconego. W jednym obrazie widzę Jezusa na wysokiej górze, w drugim obrazie na Golgocie widzę Go wiszącego na krzyżu. W jednym obrazie widzę Jezusa, gdzie jest nadprzyrodzona jasność, ale w drugim obrazie na Golgocie widzę nadprzyrodzoną ciemność. W jednym obrazie widzę, jak szaty Jezusa są lśniąco białe, ale w drugim obrazie na krzyżu Jezus jest tych szat pozbawiony. W jednym obrazie widzę, jak Bóg przemawia do swojego Syna, ale w drugim obrazie widzę na krzyżu, kiedy Bóg milczy. W jednym obrazie widzę, kiedy obok Jezusa stoją dwaj święci, Mojżesz i Eliasz. Ale w drugim obrazie, na krzyżu, wiszą dwaj złoczyńcy. Jaka jest nauka dla nas, siostry i bracia? W jakiejkolwiek byś się znalazł w doświadczeniach, czy tych wspaniałych i radosnych, czy tych smutnych i trudnych doświadczeń, pamiętaj, że w tych wszystkich doświadczeniach możesz spotkać Jezusa. Amen. Jezus sobie samym zamyka głębie cierpienia i zwątpienia, ale również głębie uwielbienia i chwały. Nawet kiedy będziesz przeżywać te trudne doświadczenia, nie załamuj się. Pan jest z tobą. On pierwszy przeżył je i doświadczył. Dlatego autor listu do Hebrajczyków, wierzę, że to był apostoł Paweł, napisze co? Patrząc na Jezusa. Tak jakby Paweł chciał powiedzieć:
patrz na Jezusa, bo kiedy będziesz patrzeć na Jezusa, to co? Tam masz życie, tam masz radość, tam masz szczęście. I tam, patrząc na Jezusa, będziesz doświadczał przemiany, której tak bardzo potrzebujesz. A więc w Nim znajdziesz życie. W Nim znajdziesz nadzieję. W Nim znajdziesz spełnienie. W Nim znajdziesz szczęście. I możesz iść od zwycięstwa do zwycięstwa, dlatego że On jest sprawcą i dokończycielem mojej i Twojej wiary. On rozpoczyna ten dzieło uświęcenia i On je kończy. To jest Boże dzieło i dlatego chwała Bogu. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale i wierszu 18 napisze te słowa: my wszyscy tedy z odsuniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc, moi drodzy, ci, którzy przyjmą Jego Ewangelię, staną się uczestnikami boskiej natury, gdyż ujrzą Go z odkrytym obliczem. Poprzez patrzenie na Chrystusa, studiowanie Jego życia, przekazanego nam w Słowie Jego, doświadczymy przemiany. Przemiana, największy cud, to jest przemiana Boga w człowieka, w stajence. To jest największy cud przemiany. A więc dzieło przekształcenia grzeszności w świętość tak naprawdę nie ustaje w naszym życiu. Dzień po dniu Bóg pracuje nad uświęceniem człowieka, który ma z Nim współpracować. Kolejną myśl taką piękną, którą przeczytałem. Posłuchajcie, gdybyście mieli zapomnieć całe kazanie, to zapamiętajcie tą myśl. Chrystus nie szuka takich, którzy nadają się do Jego Królestwa, ale sam ich przygotowuje przez swoją boską moc. Amen. A posłuchajcie drugą część zdania. Nigdy z ludzi nie otrzymał świętości przy urodzeniu. Świętość jest darem Bożym dzięki Chrystusowi, który adoptuje nas do rodziny niebiańskiej i formuje nas na swoje podobieństwo. To jest klejnot. To, kim jesteś, to się nie chełp. Tylko to powinno nauczyć cię pokory i uniżenia, że Pan mimo trudu potrafił cię zmienić, że dałeś się zmienić Bogu, że teraz patrząc na twoje życie, widzę piękno Pana Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus powiedział, aby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Isaac Newton, wybitny angielski fizyk, astronom, matematyk, on powiedział takie niesamowite słowa. Nie jestem tym, kim powinienem być. Nie jestem tym, kim chciałbym być. Nie jestem tym, kim mam nadzieję być w przyszłości. Mimo tego, nie jestem tym, kim byłem kiedyś w przeszłości. Dlatego dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Amen. Kim jesteś dzisiaj ty? Kiedy patrzę na swoje życie, wiem, że ono jeszcze odbiega od tego przykładu, od tego wzoru Jezusa Chrystusa. Ale kiedy patrzę w przeszłość na moje życie, mówię: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem tym, kim kiedyś byłem. Że mimo wszystko jestem innym człowiekiem. Bo dzięki Twojej łasce, że mnie odnalazłeś i zmieniłeś. Ale dalej potrzebuję Bożej przemiany. Dalej potrzebuję Bożego prowadzenia. Dalej potrzebuję Jezusa w moim życiu, w mojej służbie. A On przyjdzie. I tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, że gdy przyjdzie w swojej chwale, gdy przyjdzie w chwale aniołów, gdy przyjdzie w chwale Ojca, wtedy wiecie, wyobrażamy sobie to wydarzenie, to nie będzie góra przemienienia, tylko przyjście Pana Jezusa będzie potężną górą w całej tutaj przestrzeni kosmicznej. To będzie coś, co będzie szokowało ludzi. Ale to pokaże tobie i mi, że Jezus tak ukochał nas, że przychodzi do nas, nie sam,
ale z całym innymi mieszkańcami nieba, aby nas wziąć i porwać w swoje niebiańskie przedsionki. Co apostoł Paweł pisze w 15 rozdziale listu do Koryntian, od wiersza 51 do wiersza 53. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. I wtedy dopiero na odgłos trąby wszyscy umarli powstaną jako przemienieni. I ci, którzy żywo doczekają, wtedy będzie ta przemiana. To będzie niesamowite wydarzenie, że będziemy porwani na spotkanie z naszym Panem. I kiedy tam Bóg już nas porwie, to będzie najpiękniejsza wycieczka, jaką doświadczymy. Wyobrażam sobie te różne, wiecie, galaktyki, gwiazdozbiór Oriona, te tunele, wiecie, to będzie coś niesamowitego. Ależ będziemy pełni podziwu dla naszego Pana. Ale kiedy wstąpimy do nieba, to tam w 7 rozdziale czytamy takie niesamowite słowa w Księdze Objawienia, wiersz 13 i 14. Kiedy tam już zbawieni będą, to jeden ze starców pyta się, kto są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Skąd są ci przyodziani w szaty białe? To jest ta szata Chrystusa. Tylko na tej podstawie jesteś w stanie tam się znaleźć. Nie szukaj własnej sprawiedliwości, bo jej nie ma. Jest tylko jedna sprawiedliwość w tym świecie i we wszechświecie. To jest sprawiedliwość Chrystusowa. Amen. Więc nie usprawiedliwiaj grzechu, ale wyznaj ten grzech. Bo ta szata nie okryje niewyznanych grzechów. Ta szata nie okryje tajemniczych grzechów. Ta szata okrywa nas, ale te grzechy mają być wyznane. Któż to są ci? I dalszy tekst co mówi? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. To znaczy, że to są ci, którzy całkowicie i w pełni zaufali Jezusowi Chrystusowi. Dlatego są nad Morzem Szklistym, dlatego śpiewają, dlatego wielbią Boga za to, co dla nich uczynił. A co dla nich uczynił? Wszystko, od początku do końca. I dlatego, jeżeli chodzi o zbawienie moje i twoje, o zbawienie człowieka, to nie ma nic. To wszystko jest Bożym darem. Amen? Ale cieszę się, że Bóg, że jest w człowieku coś, co należy do człowieka i Bóg za niego tego nie zrobi. Więc dzisiaj otwórzmy jeszcze bardziej swoje serca, swoje umysły i powiedzmy, Panie, weź moje życie, weź moje problemy, weź, Panie, moją rodzinę, mój dom, moją pracę. Weź to wszystko, ja Tobie oddaję, abyś mógł Ty już poprowadzić i pokierować i przygotować mnie na Twoje przyjście. Pomóż mi doświadczać przemiany mojego życia, moich charakterów, aby mógł upodobnić się do Ciebie, bo to jest najpiękniejsze doświadczenie mojego i Twojego życia, kiedy upodobnimy się do naszego Pana. I życzę Wam, siostry i bracia, abyście stawali się podobnymi do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Niech On wam w tym dopomoże. Amen.